Uwaga, nie nadciąg niechalny. Szykujemy się, może się uda uruchomić część kotelnicy, panie, już w tą sobotę. Te ostatnie opady śniegu to pomogło? Wszystko pomogło. I troszeczkę śniega, to jest fajnie, bo się robi od razu inna atmosfera zimowo, ale my nie liczymy na to, ilość nie zimy z armatek. Wszystko zależy od tego, jaka ta pogoda będzie, jaka ta temperatura będzie. Troszeczkę śniega, także w Warszawie oj sypnęło białym puchem, a gdzie będzie padało, o tym za chwilę. To były aktualności pierwszego programu Polskiego Radia. Radio Kierowców. Mariusz Pieśniewski, jedynka koło Zgierza wciąż zablokowana. Na odcinku Łódź-Włocławek w miejscowości Ludźmierz czołowo zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba jest ranna, a problemy rozlewają się na okolice. W Łodzi na ulicy Żgowskiej wyjątkowo duże korki. Ten korek jest na godzinę czasu. Jeżeli jest ktoś, kto może pokierować samochody, czy Żgów, czy przez Pabianicę na Bełchatów, na Piotrków, jak się jedzie, to bardzo proszę rozparkować to, bo już tutaj stoimy godzinę czasu w okolicach Jawier 1,5 km. Utrudnienie na Krajowej Dwójce na obwodnicy Sochaczewa. Wypadek ciężarówki z autokarem. Nie ma poszkodowanych. Policja kieruje ruchem. Korek również na obwodnicy Trójmiasta. W Trójmieście, na obwodnicy Trójmiejskiej, potężny korek, ponieważ policja postanowiła kontrolować śmieciarkę na trasie w stronę Władysławowa, Wejherowa. Mamy około 5-6-7 km korka. Gratulujemy pomysłodawcom takich akcji. Na wielu drogach śnieg i ślisko, ale na szczęście nie wszędzie. Wszyscy narzekają, w końcu mamy grudzień. A czwórka fajna, czarna, ośnieżona. Numer do nas 22 513 11 11. Zaśnieżona, prawie cała Polska, proszę bardzo uważać. Zachmurzenie także duże w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Najwięcej śniegu pada na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, we wschodniej części Wielkopolski oraz w rejonach Koła i Kalisza. Najzimniej rano było w Suwałkach, minus 14 pokazywały termometry, w Białymstoku było minus 12, w Warszawie minus 3, a najcieplej na Helu 0. W ciągu dnia temperatura nieznacznie wzrośnie w tych najcieplejszych momentach na przeważającym obszarze Polski od minus 6 do minus 2 stopni. Najcieplej nad morzem od minus 2 do 0. Wiatr słaby, zmienne ciśnienie wynosi 997 hektopaskali i wolno rośnie. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.